Witajcie moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie, ale na zewnątrz dzisiaj pogoda pada strasznie. Rybki nakarmiłam, ale powiem Wam, że jedna rybka zniknęła, chyba odeszła i to ta akurat nocą, którą najbardziej ostatnio lubiłam, bo fajnie reagowała jak ją karmiłam. Hejka moi drodzy, witam się z Wami już z tej strony, witam Was na moim kanale. I zaczniemy od tego, że ogarniam. Ogarniam od rana, trochę sprzątam, dziewczyny też, trochę się ogarniamy, dlatego że mamy ferie, mamy dzisiaj gości, przyjeżdża Kasia z Mikołajem, więc będzie wesoło. A Ty czekasz w kolejce do wykąpania, czy ogarniasz pokój? Ogarniam pokój, ale też czekam w kolejce. Aha, no to jeszcze chwilę poczekaj. A kto jest w ogóle w łazience? Przecież nikogo tam nie ma. Nie ma? Nie ma, Tysiu, nie ma kolejki, przecież ja przed chwilą tam byłam. Nie ściemniaj, leć, leć. Ogarniaj się. No okej. Okay. A byle przedłużyć, byle jeszcze nie teraz. Wcześniej była Lila, a Lila się już wykąpała, no i Mati teraz kolej ma. A ja Wam pokażę w ogóle, jaką książkę mi pożyczyła szwagierka. I może tak troszeczkę na czasie bym powiedziała. Taki temat, wiecie, trudny dosyć, ale powiedziała mi szwagierka, że w ogóle czyta się tą książkę w ten sposób, że przeczytają w jeden dzień. Jacek Hołub, żeby umarło przede mną. Opowieści matek niepełnosprawnych dzieci. Ponoć jest to bardzo mocna książka, bardzo dobra książka, więc jeszcze nie wiem, czy Wam polecam, bo zacznę ją czytać możliwe, że dziś wieczorem. Taki mam plan, ale jak czytaliście, możecie dać znać, czy rzeczywiście też Wam się podobała. Dobra, robię szybko śniadanie. Potem chcę podszykować na obiadek, bo moi goście zostają na obiadek. Potem wychodzę do autobusu po moich gości. I tak się zaczyna dzisiejszy nasz dzień. My już wyszłyśmy po naszych gości, jesteśmy na przystanku. Dostaliśmy info, że jeszcze jeden przystanek i są u nas. Od rana w ogóle lało totalnie, a w momencie, kiedy my miałyśmy wyjść, to się troszeczkę rozpogodziło. No, cieszę się, bo byśmy mega zmokły. Liście jesienne. Ale mokre. No. A nie, tam jest M. Mamy naszych gości! Hejka, hejka moi drodzy, zleciał dzisiejszy dzień. Jak wiecie, miałam dzisiaj gości. Była u mnie Kasia. Powiem Wam, że spędziliśmy razem wszyscy super dzień. Naprawdę, dzieciaki to się tak fajnie bawiły. Naprawdę powiem Wam, że w ogóle jakby dzieci nie było. My z Kasią dawno nie spędziłyśmy ze sobą aż tylu godzin. No, zjadłyśmy razem obiad. Jedyne co, to pogoda nie dopisywała, nie mogliśmy sobie pójść na spacer, a myślałam, że nam się to może jakoś uda i że się wszyscy wybierzemy na spacer, ale może następnym razem nic straconego. Pierwsza sprawa, o której nie chciałabym zapomnieć, to jest taka, że bardzo bym chciała pozdrowić Kasi mamę. Bardzo serdecznie pozdrawiam panią i dziękuję za pozdrowienia. Mówię, że wiecie, że nie mogę o tym zapomnieć, jak się włączę. Kasi mama to jest taka kochana osoba. Zresztą widać, że Kasia też jest kochana po mamie. No, powiem Wam, że no kurczę, dawno się też z Kasią nie widziałam, odkąd się przeprowadziłam, to te spotkania wiadomo są rzadsze, bardziej ograniczone i fajnie było posłuchać, fajnie było, że ktoś posłuchał mnie, fajnie, fajnie. Pokażę Wam, co mi Kasia przywiozła, bo Kasia zawsze dba, Kasia to dba po prostu o to, żebym ja była beauty. Tak się zaśmieję, ale powiem Wam, że naprawdę ona mi zawsze jakieś fajne kosmetyki, dba o to, żeby dbała o moje dłonie, maseczka na dłonie, super maseczka pink na twarz, którą już miałam, jest rewelacyjna i maseczka tutaj taką mamy ze ślimaka i co Wam powiem, że mam nadzieję, że nie jest ze mną już tak źle podczas tego remontu i nie wyglądam tak strasznie, że Kasia ogląda moje vlogi i nawet sobie myśli, nie no, jadę do Karoliny, muszę jej wziąć dużo maseczek, żeby ona w końcu się za siebie wzięła. Ale może tak być, bo wiem, że są priorytety, wiecie, że nie dbam teraz aż tak bardzo o siebie, nie maluję się tak mocno i ogólnie no, mam inne priorytety. Pokażę Wam jeszcze, co dostałam. Dostałam świeczkę, która w ogóle fajnie pachnie. Już mi tak odrobinę jesiennie i świątecznie pięknie pachnie. To mamy Yankee Candle z
zobaczcie. W ogóle jest zielona, co teraz mi się bardzo podoba. Pasowałaby mi zarówno do sypialni, jak i do saloniku i myślę, że znajdzie się prędzej w salonie. Ja sobie teraz jeszcze chilluję, pogarniałam po wizycie, dziewczynki poszły na górę, ja stwierdziłam, że się do Was odezwę, wystawiałam Wam vloga, bo nie było vloga, słuchajcie, 3 dni. Kilka osób nawet do mnie pisało, czemu nie ma filmu. No powiem Wam, że rozjechały się te dni, jak się zaczęły ferie. Trochę żeśmy robili, mam trochę Wam rzeczy do pokazania. Pokażę Wam kwiatki na przepierzeniu i pokażę Wam oświetlenie. Na razie Wam pokażę dzisiaj, teraz wieczorkiem, bo jest zapalone światełko, jest tak, wiecie, przytulnie, a jutro Wam pokażę w ciągu dnia, bo to jest zupełnie inny wydźwięk. W dzień fajnie wygląda zieleń, a teraz wieczorem fajnie wyglądają te lampki zapalone. Wczoraj jak Artuś skończył robić oświetlenie, to ja miałam taką, wiecie co, radochę, że poczułam takie ciepło w tym pokoju pierwszy raz, że po prostu zrobiło się tak przyjemnie i no, że to już jest taki domek, robi się coraz, wiecie, przytulniej. Dobra, widzę, że mi miga bateria, więc nie tracę czasu i Wam pokazuję. Tylko zgaszę jedno światło, żebyście mieli fajniejszy efekt. Dobra, i teraz odwracam. I tak to wygląda. Mam nadzieję, że to dobrze jest widać. Powiem Wam, że na żywo wygląda to lepiej. Kwiatki, jak widzicie, już są trochę na przepierzeniu. Jest oświetlenie nad stołem i jeszcze zrobiliśmy, bo to jest takie oświetlenie pająk tak zwane. Nam się to bardzo podoba. Są takie sznurki. Tutaj pletłam warkoczyki w ogóle i puściliśmy z przepierzenia gałązki. I tak to wygląda. Teraz Wam pokazuję bardziej oświetlenie i wieczorową porą, jeszcze może przyciemnie, bo mniej więcej, o, tak to wygląda w tym momencie w pokoju. Jest bardzo klimatycznie, a jutro Wam pokażę już, jak to wygląda, wiecie, w ciągu dnia, bo no, wieczorem ma to być inny efekt, a że tak powiem, w ciągu dnia zupełnie inny. Ponieważ planuję, żeby ten vlog był z paru dni, to dzisiaj się z Wami pożegnam, a jutro odezwiemy się do Was z dziewczynami i będziemy sobie dalej vlogować. Hejka kochani, witam Was bardzo serdecznie, mamy nowy dzień, dalszą część tego vloga. Czuję taką energię, mówię Wam, że chce mi się vlogować. Miałam parę dni przerwy przed tym vlogiem i nie chciało mi się tak bardzo vlogować, potrzebowałam chwili resetu, a teraz czuję wzmożoną energię. Także zabieram się za kuchnię, dziewczyny na górze się już ogarniają, wstały, zjadły lekkie śniadanie, Lila chce ze mną zjeść drugie śniadanie, więc załapie się ze mną na jajecznicę. Ja tu mam naczynia pozmywane wczoraj, wiecie, wieczorem i teraz chcę je pochować do szafek. Zrobię nam to śniadanie. Dzisiaj będziemy z Lilą, z Mati ogólnie. Po prostu kupiłam rolkę tapety do Lili do pokoju i planuję ją dzisiaj przylepić na jednej ściance, ponieważ tam czegoś mi brakowało, wiecie, już niby pokój miał być skończony, a jeszcze jakaś myśl, jeszcze wiecie, czy tak stanie, rozejrzy się w tym pomieszczeniu dookoła i sobie myśli, nie, tutaj jeszcze półeczka, nie, tutaj jeszcze coś by się przydało i tak jest cały czas. Kiedy myślę, że już skończyłam z Arturem, to mamy jakąś nową, wiecie, wizję, inspirację, bo to tak jest czasami, że dopiero widzicie, jak już coś jest, jak jest jakiś rezultat i myślicie, co tu jeszcze dodać, żeby tam było jeszcze przyjemniej, jeszcze piękniej i my właśnie tak sobie tutaj, wiecie, cały czas coś tam robimy. Miałam Wam pokazać też dzisiaj przepierzenie w ciągu dnia i te kwiaty i oświetlenie, więc Wam pokażę. Muszę wymienić baterię, bo już mi tutaj mryka też. I tak, witam w nowym dniu. O, jeszcze może uda mi się pokazać Wam w ciągu dnia nasze oświetlenie, jak to teraz tutaj wygląda. O tak. I też muszę, moi drodzy, rozwiązać konkurs związany z sukienką. Też się sporo osób zgłosiło, więc muszę to po prostu dzisiaj zrobić i pamiętać, że to w tym vlogu. Też mam do zapakowania jedną paczkę i się zbliża dzień wysyłek, więc no, bo wiecie, ja nie, że tak powiem, nie biegam tak na poczty cały czas, tylko zbieram sobie na przykład paczki czy coś, co chcę wysłać i robię to dwa razy w miesiącu zazwyczaj, więc dziś już się zbliża ten termin. Lilusia mi tu pomaga, kroi właśnie kiełbaskę do naszej jajeczniczki. Brawo! I wspomina wczorajszą wizytę naszych gości i mówi, że fajnie było, tak? No. Dobra, krój, patrz na rączki, pomalutku, pomalutku. Mama tu przypilnuje i robimy dalej śniadanko.
wygląda tapeta, którą położę u Lili na małej ściance. Zobaczcie, jak ona wygląda. Jest taka bardzo delikatna, ale jednocześnie chodziło, że miała jakieś liście jakieś albo elementy zielone. No zobaczymy. Matej tu będzie mi teraz pomagała. Musimy wymierzyć, zorganizować klej i bierzemy się za pracę. Mamy już zrobiony klej. Zrobiłyśmy klej ekologiczny z mąki, z dwóch rodzajów mąki i z wody. I będziemy smarowały teraz tapetę. To nie jest tapeta, że smarujemy ścianę, tylko trzeba posmarować tapetę, jak za starych czasów. Skończyłam u Lili tapetę. Matysia mi troszkę pomogła, Lilunia wsparła też. I powiem Wam, że właśnie fajne jest teraz to, że nie trzeba kłaść tapety na całych ścianach jak kiedyś. Można położyć dosłownie w jakimś małym rogu, na jakiejś małej ściance, tak żeby nadać klimatu, wiecie, ocieplić wnętrze. I fajnie to w sumie wyszło. Zastanawiam się nad jeszcze jednym pasem, ale na razie na dzisiaj mi już starczy, więc pomyślę jeszcze, jak tatuś zobaczy, to mi podpowie, czy zostawić tak, czy jeszcze jeden pas dać. W każdym razie jestem zadowolona. Szybko to zrobiłyśmy, same zrobiłyśmy klej domowy, eko, że tak powiem, bez żadnej chemii i wszystko super. Wow, wow, co za urwanie chmury. Widzicie to, moi drodzy? Nie wiem, czy zaraz normalnie płotu nie pozrywa. Szok. Zobaczcie, zobaczcie na to okno. Dobrze, że żeśmy z dziewczynkami nie wybrały się na spacer. To nie jest już normalne, słuchajcie, deszcz. To jest coś. To jest po prostu odkręcenie kranu, bym powiedziała, ze szlafem i lanie po oknach. A teraz, moi drodzy, dla odmiany mamy przepiękną tęczę na niebie. Zabieram się za obiad, dzisiaj mega coś prostego. Słuchajcie, robiłam wczoraj, jak miałam gościa. Piersi z kurczaka, takie wiecie, nuggetsiki, zostało mi na tyle dużo, że dzisiaj wstawię albo ryż, jeśli mam, a albo nie, kaszę? Może kaszę, zrobię surówkę i będą piersi z kurczaczka, także zabieram się za smażenie. Zapomniałam, moi drodzy, dodać coś bardzo, bardzo ważnego w poprzednim moim vlogu. Mianowicie zapomniałam dodać to, a propos mojej opinii na temat prawa aborcyjnego, że absolutnie nie popieram, słuchajcie, no nie popieram, jeśli ktoś walczy o swoje prawa w sposób wulgarny, niekulturalny i jeśli wykazuje oznaki wandalizmu. Muszę to powiedzieć, bo to jest też bardzo istotne, czego nie dodałam, a wydaje mi się, że trzeba to dodać. Tak samo jak nie popieram, jeśli ktoś na moim kanale wiecie, wypowiada swoją opinię w sposób niekulturalny, z jakimiś wyzwiskami, tak samo nigdy nie popieram w ogóle wygłaszania swojego zdania w sposób niekulturalny. Cześć, moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie. Mamy następny dzień, jak widzicie, jest poranek. Trzeba troszeczkę tutaj zrobić porządek, umyłam głowę. Pozbieramy się z dziewczynami i ruszamy na zakupy spożywcze. Chcemy przygotować się do Halloween, chcemy sobie ugotować coś pysznego. Nie mamy dyni, nie mamy nic, więc trzeba jechać na zakupy, zabieramy Was ze sobą. Musimy wyjść dzisiaj z domu i powiem Wam, że zmoczy nas deszcz. Dobrze, że jedziemy autkiem, no ale wiadomo, gdzieś tam wychodzimy z tego autka do jednego, do drugiego sklepu i coś czuję, że będzie wesoło. Czy ja mam ostrość? Powiem Wam, co ja teraz używam. Używam teraz Lip Sensation Vibo. I on jest, jaki to jest numerek, bym Wam powiedziała, ale ja tutaj nie widzę, żeby było napisane, jaki jest to numerek. A, ja mam. Nie ma, zobacz. Ostre oczy. Ale nie ma numerku w ogóle. Ostre oczy. Vibo? No Vibo. Kupiłam w Polsce. To jest taki beżowy kolorek. I powiem Wam, że on nie dość, że daje taki, o,
Widzicie delikatny kolorek, ale bardziej taki połysk. Połysk właśnie i jest beżowy lekko, to jeszcze nawilża. I jak nie mam pomadki Nivea swojej nawilżającej, to on się fajnie klei, ta pomadka w sensie Vibo. Długo utrzymuje i tak oto wyglądają usta, wam pokażę, całkiem fajna. Pasuje do twoich włosów. Pasuje do moich włosów, Mati mówi. Wrzucam do plecaka, bo przyda się, ty jeszcze się uczysz, Niuniu, z jego śniadanko. Tak. No to super i zbieramy się z włosami. Chcemy wziąć torebki. Chcę kupić produkty na chili con carne. A chili con carne to co to? Mięso mielone z tak przyprawione na ostro z kukurydzą i fasolą, tą czerwoną i tak trochę jak spaghetti smakuje, ale przyprawia się kuminem i smakuje w sumie trochę inaczej. Aha, można podawać z ryżem, można podawać z doritosami i można podawać z takimi tymi łódeczkami, co kiedyś kupowałam, co to mięsko się dodawało. No i chcę kupić też warzywka na sałatkę jarzynową. A wiecie, jak zmywa to sobie ładnie, bo zrobię też sałatkę jarzynową. No i oczywiście dziewczyny wybiorą sobie jakieś słodkości, tak jak ustaliłyśmy. I no i jeszcze jakieś kupimy ozdoby. I teraz szybkie rozwiązanie konkursu z sukienką, żebym znowu nie zapomniała. Wybiorę losowo osobę, nie będę nic liczyła. Chcę po prostu sobie, tak wiecie, palcem przejechać, zatrzymam się i ta osoba, jeśli wzięła udział w konkursie, to otrzyma nagrodę, jeśli nie, to zrobię jeszcze raz. Po ostatnim konkursie osoba, która zwyciężyła, odezwała się ze sporym opóźnieniem, bo obejrzała z opóźnieniem film. Ja zazwyczaj czekam około 10 dni, 2 tygodni, aż ktoś się odezwie. Jeśli nikt się nie odzywa, to no po prostu przepada wygrana albo drugi raz losuje. A co chcę wam powiedzieć, że właśnie wczoraj wysłałam paczkę do osoby, która wygrała i zgłosiła się z opóźnieniem. Mogę wam powiedzieć, że wygrała osoba z Anglii, także też nieźle, bo wysyłałam paczkę do kraju, w którym jestem. Fajnie, że ogląda mnie coraz więcej osób też tutaj w UK. Widzę to, wiecie, w moich jakby statystykach. Jak na początku miałam kanał w pierwszym roku, to oglądało mnie 90, chyba 5-6% osób w Polsce, Polaków, a teraz ogląda mnie 89% Polaków w Polsce, a reszta osób jest tak porozrzucana, że tak powiem, po krajach. Ja mam wgląd do takich statystyk i drugim krajem, gdzie oglądają mnie właśnie też Polacy, to jest UK ogólnie, potem są chyba Niemcy, jak się nie mylę, potem jest chyba Belgia, kiedyś może spojrzę, to wam jeszcze powiem. Pierwszą szóstkę tak jakby zawsze sobie zerkam z ciekawości, Irlandia jest też. A i chciałam wam powiedzieć właśnie, że losuję teraz osobę, która wygra sukienkę dla siebie nie, pewnie jakiś rodzic dla swojego dziecka. I stop. I mamy tutaj osobę, na którą kliknęłam. Sergiej Brzymelas. Biorę udział w konkursie dla córeczki mojej, chętnie otrzymam sukienusie. Także idealnie trafiło się, że osoba brała udział w konkursie. Tutaj mamy zwycięzcę. Gratuluję, gratuluję, gratuluję. Proszę się do mnie odezwać na maila. Mail jest zawsze w opisie mojego filmu. Czekam około 10-14 dni, tak jak powiedziałam. Ostatnio odbyły się na moim kanale 3 konkursy. Mam nadzieję, że to widzicie też, że ja się bardzo staram i doceniacie też to. Jeśli będę mogła, to będą kolejne konkursy, ale myślę, że nie w listopadzie, tylko zostawimy coś na grudzień. Pytacie mnie też często na temat vlogmasów. Ja naprawdę się jeszcze nie zdecydowałam, zastanawiam się, mam burzę emocji w głowie. Z jednej strony byłoby super, z drugiej strony mam pewne, jakby wiecie, obawy. Może zrobię początkowo, zobaczę, jak te filmy będą oglądane i też wiecie co, obawiam się, że może być już lockdown całkowity w grudniu albo no właśnie, jak będzie lockdown, to po prostu będzie słabo nagrywać ciekawe treści przez aż tyle dni, więc nie wiem do końca, czy byście chcieli oglądać też takie normalne, po prostu zwykłe domowe vlogi, bo gdy jest vlogmas, ja zawsze staram się, żeby te filmy były bardzo ciekawe, pomysłowe, a obawiam się, że jeśli byłby lockdown, to po prostu one będą nudne, ponieważ my nie będziemy mogli wychodzić w fajne miejsca świąteczne i wy też nie będziecie mieli co oglądać, a nie chciałabym ja się, wiecie, namęczyć, a wy się nudzić, no bo to już by mijało się całkowicie z celem i w ogóle z przyjemnością dla obu stron. Boże, co ze mną dzisiaj? Nie mogę się wysłowić. Także dajcie mi koniecznie znać, co wy o tym myślicie. I czekam na wasze wiadomości i zawsze czytam wasze komentarze, prawie wszystkie, staram się odpisywać jak tylko mogę, no,
żeby było wiadomo, że ja tak wiecie, nie przerzucam sobie tych filmów i nie lekceważę tego, co wy piszecie, tylko zawsze skrupulatnie czytam. Nie zawsze mam okazję odpisać, ale staram się chociaż zostawić jakieś serduszko. No i mamy z dziewczynami przystanek numer 1, podjechałyśmy do Aldika, zbieramy się na zakupy. Pierwsze stwierdziłyśmy, że zrobimy zakupy spożywcze, dlatego że później może nam się już tak, wiecie, mniej chcieć. Może nie mi, ale tym oto pięknym paniom może się już tak nie chcieć później chodzić po sklepie spożywczym. A tak to może jakaś dynia wpadnie do naszego koszyka, te słodkości czy owoce na Halloween. No i co, ruszamy w drogę, może nam się uda coś w sklepie nagrać. Ja już zakładam maseczkę, dziewczyny nie, one nie muszą, dzieci poniżej 11 roku życia u nas nie muszą jeszcze nosić maseczek i dziewczyny maseczek czasami nie noszą, ale są takie miejsca, w którym po prostu je zakładają, ale dzisiaj do sklepu nie. A my w sklepie. Dziewczyny właśnie się dorwały już do szukania jakiejś słodyczy, ale namówiamy już i na owoce, i na jakieś serki, także będą miały poza tym dwoje gości w Halloween, więc chcą znaleźć, wiecie, jakieś fajne rzeczy. Bo nie za dużo dziewczynki, tak troszeczkę. Jeden pudełko jakiejś słodyczy i druga drugie. Patrzcie, to już są prawdziwe kobiety. Na kosmetyki. Mamo, jaki ładny lakier. Mamo, zobacz, jakie błyszczące lakiery. Im bardziej błyszczące, tym dla Lili ładniejsze. Mama, popatrz. O, zobaczcie, o, zobacz. Ale powiem wam, że zobaczcie, że paletki są całkiem ładne. Wow, jakie ładne. Fajne kolory. Ja bym zaszalała sobie z takim, bo tak dawno tak je lubię. A te, zobaczcie, bardziej jesienne. To tak, jest... To jest Nie otworzę? Nie otworzę. O, nie zepsute. Ile taka paletka? No nie, no niezła jest, co? A co od niej? Ładne. I ona kosztuje chyba... Paletka 6 i ta też 6. Ta wyszła mi na palce, co nie? Co by ci wyszło? A te? Zobacz, jak ktoś tak gotowe chce. No ładne. A Lila lubi te. Widziałaś te? Ale Lila lubi te. A tu co są? Aha, jakiś klej, jakiś ten, rzęsy. Mama, mama, jeszcze 10 lat Matysiu i możesz sobie takie rzeczy kupować. 10 lat? Wiedziałam, się oburzę. A ja jeszcze wam pokażę tą paletkę. Ej, nie mogę otworzyć. Już wam pokażę. A nie, to nie jest paletka, to jest do konturowania. Na mokro, na dodatek. Nie lubię za bardzo, ale okej. Okay. Nie lubisz na mokro? Nie. A tu się sypią. A tutaj można zatestować. Tak, to są pudry. Ty, nie bierz, ty, nie, 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 nie. Matysiu, jest teraz wirus w powietrzu i nie można takich rzeczy robić. Okay, zobaczcie, z drobinkami jakiś żel, możliwe, że jakiś serum. To primer. Ma tak? To primer, bo już przeczytałam. A, już przeczytałaś. O, zobaczcie, i kreska do oczu. No Karolina! Także jesteśmy już w ogóle w BM-ie i dziewczyny już szaleją. A jakbym wam powiedziała, dziewczyny, że możecie sobie coś wybrać w BM-ie, każda za 3 funty w prezencie ode mnie na Halloween. Możemy? Tak. Każda ma 3 funty i może sobie wybrać jakąś fajną rzecz. Czy kapciuszki, czy nie wiem co. Dziękuję. Tylko bez głupotek, okej? Okay? Okej. Okay. Nie jesteśmy same w tym sklepie, chociaż to tak wygląda, moi drodzy. Ale jesteśmy akurat w tej alejce same. Lakier do paznokci sobie wybierzesz? No, a może jakąś poduszeczkę, bo wjedziemy później na górę jeszcze. Zobaczycie, co tam. I sobie spacerujemy, chodzimy. Jedne zakupy już zrobione. O, ja bardzo lubię te pomadki. Matysia, zobacz. Do ust teraz cały czas narzekasz, że ci wysychają. I maseczki. Jakie my tu mamy maseczki? Złotą. To jest fajna? Ja chyba sobie wezmę maseczkę, wiesz? Ej, fajne są, bo to są nakładowe. Dobra, wezmę sobie tą. Przeciw starzeniu. Lawendową. A co? Ja też sobie prezent zrobię, moi drodzy. Za całego funta. O nie, ja to biorę. Zobaczcie, będzie na ten, na grudzień. Ale co? I misz, ja też chcę to. Ale znalazłam fajne rzeczy świąteczne. Maseczki. Nie, ma tylko inna trochę. Aha, bardzo, ale no. A ta, jaka błyszcząca szczotka? Ta, ale ta jest różowa. A widziałaś tą? Ale ona jest leciutka, jak pióreczko. Fajna, kolorowa taka. A zobaczcie tą, jaka jest ładna szczotka. To jest fajne. Do mycia? Tak. Mama. Mama, mama. Ej, zobaczcie, różne opaski są. Mama. Też fajna, no. Skąd jest?
Ta jest, a to jest opaska taka, jaka fajna. Ta mi się podoba. Bordowa, ładna. 69 funtów. Niuniuś, nie jest 69 funtów, tylko 69 pensów. Myślę, że nikt by Liluniu za 69 funtów tego nie kupił. Ale jak mówię... Mama, bath gloves. O, ja bardzo lubię tego gliskura. Patrzcie, rzadko jest dostępny. Biorę go. To jest do włosów, wiesz? A ja w internecie na eBayu płaciłam, ma 1006 funtów albo 7. Mama, to są do wanny rękawiczki. Wiem, do mycia. To jest, Matysiu, do peelingowania ciała, wiesz, podczas mycia. Banan? A to jest banan? To jest maska na twarz, czy? Chcesz być maska banan. Na twarz. Wow, fajna banan. A, bo tam jest, zobaczcie. Mamy tu ananaska, banana, co jeszcze mamy? Watermelon i orange. Jakie fajne świąteczne. No, a widziałyście tą spineczkę z kolorowymi tymi? Dzisiaj robimy przegląd w sklepach angielskich, dobra? A ta, o, lubię takie szczotki, one są mięciutkie, są zawsze super, nie ciągną. A jest mój kolor. Fajna. Tu są świąteczne już i piżamki. A to jest piżamka. Ale dla taty. Elfa. Z elfa, no. Oglądałam ten film. Ej, no kapciuszki. Lila, dla ciebie. Funty. No ale idealne dla ciebie. Co? Ale jakbyś mi tak dzwoniła w domu cały czas, to nie wiem, czy przeżyłabym to. Mama, oglądałam to, ten film. No, oglądaliśmy ja ten też, film. Ja też, to jest fajny film. Skarpetki, piżamki, ale wiecie, to nie są 100% bawełna. No. Rzadko kiedy. I co my tu... Kapciuchy! O, a ja ostatnio kupiłam kapciochy, nie polecam, rozwaliły mi się po chyba 3 dniach, zaczęły wychodzić z nich nitki. Coś innego trzeba. Ale mama, masz dokładnie te. Dokładnie te mi się zepsuły, ale wiecie co, myślę, że tego rodzaju się nie niszczą i nie psują. Tak. Tego rodzaju też dużo mniej. No te wyglądają fajnie. A Mati później mówiła, mogłaś wziąć mamo te. I mówiłaś, że sobie kupisz takie. Z liter. No, nie wiem, wiesz, nie wiem czy nawet jest M. Nie widzę. Chyba nie. Nie, nie ma M. Nie. A chyba nie. Mamy już świąteczne kalendarze, ale na słodko. No a ja co te bisterki mamy? A nie, nie tylko, zobaczcie, jest ich dużo, ale wszystkie są na słodko. A są domki jakieś takie. A to jest na słodko? No. Różne. A wy nie chcecie w tym roku żadnego kalendarza adwentowego, nie? Nie. Co? Ja chcę z lalkami. A gdzie są Halloween? Tu było wcześniej Halloween. A tu mamy świąteczne talerzyczki. Merry Christmas. Ooo. Ale słodkie. Fajne, co? O, zobaczcie, ten mi się podoba, jak śliczny. Ej, poczekaj, ja lubię takie rzeczy, ładne. Ale to już papier jest, to się szybko niszczy. Kubeczki, szklaneczki. A tu mamy, zobaczcie, takie choineczki, to też plastik. Co? Maszyna, oto taka dobra na urodziny. No, stwierdziły, że więcej jest rzeczy świątecznych niż halloweenowych w sklepach, dlatego że te Halloween takie, wiesz. I zobaczcie, jakie mamy tutaj skrzaty. Ej, ale to jest fajne. No, jakie świetne, co? I się wspina. I cała alejka świątecznych po prawej i po lewej. Może gdzieś Halloween będzie jeszcze. Idziemy do przodu, a potem wjeżdżamy na górę. Ale tu przejdźmy jeszcze, bo zobacz, jakie tutaj są cudeńka. O, jakie piękne. Byłyśmy w BM, idziemy do Orange'a, bo tutaj nie było prawie nic Halloween. A pokażemy wam w ogóle w domu. Tak, bardzo mało. I w ogóle popsutych część. I w ogóle pokażemy wam w domu, co kupiłyśmy. Trochę przestało padać. Zrobimy dużo. No, a bo... Ale popatrz tutaj w tym... A ten lila, włącz go jeszcze raz, tego. Ej, a tutaj ten ptak jest niezły, bo tam widzę, że jest włączone. Ej, fajny jest. Kojarzy mi się z Gromotron i z Królową Smoków. Fajna. Jejko, ja się tego przestraszyłam. Czy to się go włącza? Już nie działa? A ten? Już nie działają niektóre. Come with me, Lila. Mega, mega. Ale oni wszyscy krzyczą, piszczą. A to nie jest Harry Pottera? Bo wygląda jak
Hagwing. No, ekstra. Hagwing wygląda. Tak? No, straszne. Ale wiecie co, nie ma w ogóle takich delikatnych ozdób. Same są takie jakieś straszne. Nigdzie z tobą nie idę, boję się ciebie. A ten gdzie ma włącznik? A ten się po prostu świeci. Hejka, hejka, moi drodzy, dotarłyśmy w końcu do domu. Powiem wam, że zeszło nam się 2,5 godziny i nie kupiłyśmy nic na Halloween, nic nie było w sklepach, mówię wam, było tak poprzebierane, albo były same takie straszne, no nagrałam wam, widzieliście, takie wiecie, wielkie ozdoby po 20-30 funtów, my zupełnie nie szukałyśmy czegoś takiego, my chciałyśmy taką delikatną jakąś, nie wiem, tą... pumpkina, dynię, chcieliśmy taką dynię jakąś fajną, czy podświetloną, coś delikatnego, jakieś jesienne listki, coś w tym stylu. Same powiedzcie, dziewczyny. Tylko była na święta. Na święta było mózg, ale w Rędżu były te niby ozdoby. No były te niby ozdoby, ale no naprawdę 30 jakieś funtów za jakiś taki, który się zaraz zepsuł. A wiecie, to za chwilę my to będziemy musieli schować, znaleźć na to miejsce i to będzie cały rok leżało, żeby potem wyciągnąć na jeden dzień. Ja nie jestem gotowa na takie wydatki związane właśnie z Halloween. Wolałabym nakupywać ozdób jesiennych, które wyciągnę sezonowo, ale tak naprawdę to my już bardziej myślimy, w głowie naszej bardziej są zimowe ozdoby. Tak, wszędzie. Świąteczne, bo wszędzie jest tego pełno i stwierdziliśmy, że nie kupujemy nic i w tym roku nie będzie nic, chyba że jeszcze gdzieś trafimy jakąś dynię. Ale mamy jedzenie. Ale kupiłyśmy dużo zakupów spożywczych i pokażę wam jeszcze co. Bo byłam w HomeSense i ostatnio jak byłam, nie kupiłam sobie kubka z sobą. Nie było go teraz, niestety, ale znalazłam inny kubek z sobą, który mi się też bardzo spodobał. Kojarzy mi się też bardzo jesiennie i już wam pokazuję. Bardzo duży, piękny jest, no zobaczcie. Jesienne kolory. Mogę zrobić kawę? No jak ja bym wypiła taką kawę, to ja bym chyba do jutra nie zasnęła. Coś ty, to jest na herbatę jesienną. No to trochę tu. Nie, myszko, ja muszę umyć, odkazić i zapłaciłam za ten kubek 3,99, 4 funty, ale jest mega, no jest piękny, pasuje do mnie. No i dobra, zrywamy to, wrzucisz mi do kosza i ja zostawię do umycia, a potem zrobię jeszcze jedną herbatkę. Chcesz się podać? Ty lubisz to. Ja też to mamy bardzo duże zakupy. Kupiłam jeszcze ścierki, bo w Aldiku były ścierki i wiecie co, to jest komplet. Komplet ilu? Pięciopak. Pięć ściereczek. I wymienię, wiecie, te stare, brudne, które teraz przełączy się zniszczyły i sobie wypełnię tymi, ale też muszę je wyprać, żeby one fajnie później wsiąkały wodę, bo inaczej nie wsiąkają. I zaraz wyciągnę wszystko na blat i pokażę wam zakupy spożywcze. A, i kupiłyśmy jeszcze jedną rzecz. Kupiłyśmy coś dużego, jedną fajną, dużą rzecz. Kupiłyśmy piękny kosz wiklinowy, duży, zielono-beżowy, do lilii, do pokoju, a w środku gliskóra, bo wam pokazywałam, że jest i w ogóle był w mega cenie, a gliskór przez internet kupowałam droższy. To jest w ogóle odżywka do włosów na sucho albo po umyciu. Glass cleaner, czyli do mycia szyb i tak dalej. No i moi drodzy, maseczkę taką wzięłam fioletową, widzicie? To jest jakaś przeciwstarzeniu, maska, bomb. Hydroalergiczna i tak dalej. Co tutaj mamy? Kupiłam jeszcze świąteczne maski. Zobaczcie, taka maska. Zaczynam się nastrajać świątecznie, to jest taki znak. I taka maska, misiowa. Ale ten kosz jest przepiękny, no strasznie mi się podoba. Zapłaciłam za ten kosz 10 funtów. Także wydaje mi się, że warto. I kupiłyśmy ten kosz w B&M. Właściwie większość, a w Rędżu nie kupiłyśmy tym razem nic, co bardzo lubię ten sklep, to nie wpadło nic. Podobało nam się parę rzeczy, ale to nie był etap jeszcze, żeby je kupować. Dobra, wyciągam zakupy spożywcze, ja robię mi kawę, dziewczyny są głodne.
No i tutaj są rzeczy, które Wam pokazałam przed chwilą, a tutaj już mamy spożywkę. Kupiłam dużo mięsa wołowego z mniejszą ilością tłuszczu i większą. Będę robiła chili con carne. Kupiłam jakieś wędlinki, tu wzięłam salami i taką wędzony ser. Wzięłam płatki owsiane błyskawiczne. Tutaj mamy sos do Doritosów, bardzo go lubimy, ostry. Dwa ogórki świeże, wskoczył też ala domestos, chciałam powiedzieć, nic innego nie było w Aldiku. I płyn do naczyń, bo mi się kończy. Tylko ja lubię chyba grejpfruta w domu. Grejpfrut dla mnie. Tutaj mamy na guacamole awokado. Tutaj taki zestaw suszone pomidorki, jakieś serki, oliwki. Fajna przekąska na Halloween. I tutaj mamy pietruszkę. Będę w ogóle robiła na dniach sałatkę jarzynową, stąd pietruszki. Tutaj mamy prosciutto. Mango chutney, taki, jak to powiedzieć, to nie jest dżem, no to jest taki smak słodki, ale to jest do mięs fajne, no ogólnie lubię. Tutaj dwa chleby, takie trochę lepsze, jeden zamrożę, jeden będziemy jeść. Winko czerwone Merlot. Tutaj wzięłam do spróbowania, to w sumie też Lila chciała, to jest o smaku ananasów, banana, kokosa, takie smoothie. Nie mam pojęcia, czy to ono jest dobre. Zobaczymy. Tutaj jest śmietana angielska, dalej idziemy, marchewki, tak jak widzieliście, surimi, boczek, worki na śmieci i zawsze zapominam nazwę tego owocu. Naprawdę, powiem Wam, że zawsze zapominam i już teraz też znowu nie wiem. Mango! Brawo ja! Tutaj mamy, no co mamy tutaj, koncentrat pomidorowy. Potrzebowałam jeszcze jedną puszkę czerwonej fasoli właśnie do dania, które planuję. Wzięłam taką, jak widzicie, Dijon musztardę. Tutaj mamy to śliwki, to dziewczynki wybierały też. Tutaj mamy ryż, torebkę ryżu, dwa opakowania tortilli typu chipsy, typu Doritosy. Tu mamy mleko bez lakto, rybę w panierce z Aldika, lubimy ją czasami zjeść. I tu mam takie, właśnie do tego dania, które będę robiła, takie, Boże, jak to nazwać, nawet nie wiem, chlebki kruche do chili con carne. O, niech będzie tak. Kupiłam też bazylię, bo mi się kończyła, i kumin. Ważna przyprawa. Zestaw cytrynek, 4 cytrynki. Tutaj wzięłam żel antybakteryjny. Tu mamy, jak widzicie, jabłuszka, por, ziemniaczki, a tu jest zestaw halloweenowy dla dziewczyn, ale powiem Wam, że można wystawiać też, że tak powiem, miseczkę halloweenową przed drzwi i jeśli dzieci chciałyby się poczęstować jakieś z okolicy, to też mogą się poczęstować. Nie wolno tylko tak chodzić, wiecie, po domach, rozmawiać, brać z ręki i tak dalej. Przynajmniej tak słyszałam. Więc możliwe, że coś wyłożymy. Nie, oczywiście nie zjedzą dziewczyny tego wszystkiego w Halloween, ale wiecie, tak chciałam im to urozmaicić, że nie ma tego Halloween kopowego. Ostatnio słodycze z Halloween to prawie rok leżały, więc nie musicie się przejmować, że dziewczyny to zjedzą szybko, bo tak nie będzie. Wzięliśmy takie malutkie sereczki, bym powiedziała. Taki zestawik na Halloween też. Dziewczyny zażyczyły sobie sok jabłkowy. Okej, niech będzie lepszy niż cola. Tutaj jakieś batoniki, tutaj mamy różne na Haribo, takich paczuszkach. Wybrały sobie też z owoców borówki, banany i wzięliśmy takie serowe chrupki, także szaleństwo na imprezkę dziewczynek, bym tak powiedziała. Już jest gotowe. A dziewczynki się najadły i uciekły na górę. Powiem Wam, że odkąd w ogóle dziewczyny mają swoje pokoje, to często się w nich tak trochę zaszywają, bym powiedziała. Chodzą oczywiście siostry do siebie, każda pilnuje, żeby druga jej nie nabałaganiła. Wiecie, po prostu nie wchodź ze skarpetami na moje łóżko, jakieś takie rzeczy, no jak to rodzeństwo. Ale powiem Wam, że zaszywają się też i widać, że było im to potrzebne, że potrzebowały takiego swojego, bym powiedziała, azylu. Każdy z nas potrzebuje swojego azylu, ja też potrzebuję. Jak nieraz mam moment, że mogę na przykład wstać rano przed wszystkimi domownikami, to robię, tylko po to, żeby po prostu wypić w spokoju, w ciszy, z własnymi myślami kawę i celebruję tę porę, właśnie poranek. Mimo że normalnie może bym sobie chciała pospać, to ja wiem, że jak ja wstanę, to będzie ten mój czas i wtedy chętniej rano wstaję, na przykład 6:30 czy 6:40, różnie to jest, nawet i o 7:00.
Ale uwielbiam te moje poranki, a najbardziej je lubię już wiosną, wiecie, nie teraz jesienią, kiedy można właśnie na zewnątrz wyjść i można wypić sobie tak w spokoju kawkę, posłuchać jakichś ptaszków śpiewających. No ale teraz się musimy skupić na tym, że mamy jesień i też lubię te poranki. Dajcie mi znać, czy potrzebujecie czasami chwili samotności, czy dbacie o ten komfort psychiczny, żeby chwilę posiedzieć sami z własnymi myślami, czy lubicie się zaszyć gdzieś bez wszystkich domowników. Ja pamiętam, że dziewczynki były małe i tak, wiecie, dokazywały i wtedy dziecko jest przy rodzicu praktycznie non-stop i jeszcze jak jest dwoje dzieci, jedno po drugim z małym odstępem czasu, to bardzo mi tego brakowało. Ja po prostu mówiłam nieraz: Artur, zajmij się dziećmi, ja muszę iść gdzieś na spacer, muszę na chwilę się wyciszyć, zostać sama. I wiem, że to mi bardzo dużo dawało. Naprawdę wystarczyło 5-10 minut pobycia bez, że tak powiem, mama, mama, bez płaczu, bez jęczenia, bez ciągnięcia za nogawkę, że tak powiem. I to dawało bardzo dużo, bo też jest czasami tak, że kobiety na przykład bardzo szybko, jak urodzą dzieci, chcą wrócić do pracy ze względu na to, że się mniej męczą psychicznie w pracy niż w domu. I nie chodzi o to, że dzieci ich tak bardzo męczą psychicznie, tylko to ciągłe jakby bycie, jak to powiedzieć, zaczepianym, nawet nie wiem, no właśnie to, że cały czas ktoś coś chce, cały czas ktoś coś mówi do tej kobiety, cały czas ktoś ją ciągnie za nogawkę i cały czas ona słyszy to, mamo tamto i jest już tym psychicznie zmęczona i nieraz kobiety mówią, że idąc do pracy one po prostu odpoczywają, bo nawet jak się napracują fizycznie, to odpoczywają psychicznie. Ja właśnie potrzebowałam, jeśli chodzi o mnie, takiej chwili dla siebie i to mi bardzo dużo dawało. A teraz, gdy dziewczynki już podrosły i w ogóle gdy dzieci są większe, to już tego problemu nie ma, że ja potrzebuję na przykład tak bardzo swojego spokoju, bo ten spokój one mi same dają. One schodzą, wiecie, że tak powiem, z drogi rodzicom, bo same nie potrzebują być z nami 100% czasu i dzień i noc. Potrzebują właśnie być same ze sobą, ze swoimi emocjami, ze swoją zabawą i poczytać w spokoju książkę, wiecie, to już jest zupełnie inny etap, nie jest tak psychicznie męczący, tylko już jest taki, że ja nieraz sama, chodźcie dziewczyny posiedzieć ze mną, chodźcie dziewczyny do mnie, bo mi już brakuje tego, że one mają troszeczkę takie swoje życie, jakby, wiecie, no dokładnie, tak chciałam powiedzieć. Dobra, rozgadałam się na koniec i będę kończyła tego vloga. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Pamiętajcie, żeby pozostawić po sobie jakiś ślad. Z góry Wam dziękuję za oglądanie. Piszcie komentarze, z chęcią je poczytam i widzimy się w kolejnym vlogu. Busiaczki dla Was i pa!